Nowa Liga Mistrzów to i nowy odcinek w tym stylu. W jakim? W FC24 wpadłem na rewelacyjny pomysł, żeby nagrać taki haha, zabawny film, w którym to będę dodawał sobie zawodników do Chelsea, dopóki nie wygrają Ligi Mistrzów. No i nie wygrali. Nie wygraliśmy przez 11 sezonów Ligi Mistrzów. No jesteśmy dziadami, no. Dlatego mam szczerą nadzieję, że dzisiaj nie powtórzymy tego upokorzenia. Dlatego, drogi widzu, jeżeli ten pomysł ci się podoba i chciałbyś zobaczyć inne kluby, a może restart kompletnie serii ekstraklasowych klubów w Lidze Mistrzów, wiesz dobrze, co zrobić. No ale tak jak wam mówiłem, nowa Liga Mistrzów to oczywiście nowe zasady, nowe koszyki, nowa faza ligowa. To także i nowe koło fortuny, w którym to najpierw wybierzemy, do jakiego koszyka wskoczy londyńska Chelsea i już wiemy, że jest to koszyk drugi. No a potem trzeba wybrać, który z tych zespołów z drugiego koszyka zastąpimy i uwaga, jest to zespół... 9. Czyli Juventus Turyn, bo licząc od góry mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zatem za Juventus wskakują Londyńczycy. Nowe początki, wiadomo, wszyscy jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni, tym bardziej, że wygląda to fajnie. Wiecie, co jest jeszcze fajne? Misje, które Etoto przygotowuje dla swoich graczy. Etoto, które oficjalnie mogę ogłosić, zostało partnerem kanału. Tym samym rejestrując się w Etoto z użyciem kodu N3J możecie zgarnąć pakiet powitalny w wysokości 777 zł i zakład bez ryzyka. Wszystkie szczegóły oczywiście znajdziecie w linku w opisie. Oferta jest skierowana naturalnie wyłącznie do osób pełnoletnich. Ale teraz, o co chodzi z tymi zadaniami i misjami? Już spieszę z odpowiedzią. Po zarejestrowaniu się w Etoto codziennie czekają na ciebie nowe zadania, za wykonanie których zgarniasz punkty. Misje są bardzo różne i zmieniają się w zależności od twojego poziomu i wcześniejszych osiągnięć. A zebrane punkty w pełni dowolnie wymieniasz na bonusy, freebety, grę bez podatku albo podwojenie wygranej, do wyboru do koloru. I na przykład do takich misji należy bingo, które na tapet bierze nadchodzący mecz Polska-Portugalia. By dołączyć do tej misji, należy przede wszystkim dołączyć, zapisać się do tej misji, obstawić zakład za minimum 20 zł o kursie 2,5, a potem zasiadacie przed meczem z tą tabliczką i analizujecie, czy Ronaldo strzeli gola, czy trener Michał Probierz zrobi 5 zmian, czy sędzia będzie przy monitorze VAR. I jeżeli to się wydarzy, no to oprócz tego, że będziecie mogli krzyknąć bingo, to po meczu na waszym koncie wylądują zgarnięte przez was punkty. Przewidywanie bezpośredniego wyniku meczu Polska-Portugalia raczej bawić się nie będę. Uważam jednak, że obie drużyny jak najbardziej mogą w tym spotkaniu strzelić gola i co więcej, zajrzymy teraz do rzutów rożnych, których myślę, że będzie spokojnie powyżej tych 8,5. Owe przewidywania poskutkowały kursem wynoszącym 3,19. O, i wykonałem pierwszą misję. Jeżeli jesteście pełnoletni i chcielibyście dołączyć, to przypominam, że możecie skorzystać z kodu N3J. Linki i szczegóły całej oferty oczywiście znajdziecie w opisie. Nasi podopieczni Londyńczycy zagrają z Club Brugge, PSV, Panathinaikosem, VfB Stuttgart, Benfica, Lille, Manchesterem City oraz RB Lipskiem. No i tak jak mówiłem po losowaniu realnej Ligi Mistrzów, tak mogę powiedzieć już teraz. Jak na razie nowy format Ligi Mistrzów moim zdaniem broni się w 100%. Ja pierniczę, jak ja mam ustawić skład, jak tu jest tylu zawodników. Ostatecznie nie decydowałem się na zbyt wiele zmian. Jedyne co no to Colda Palmera przesunąłem na prawą pomoc, a na środek wpuściłem Nkunku, bo ta różnica overallowa pomiędzy nim a pomiędzy Nonim Madueke jest znaczna. Czas na pierwszą kolejkę i pierwszą batalię, gdzie to zagramy na Stamford Bridge z PSV Eindhoven i zajrzyjmy pewne 3 punkty, 3-1 Nkunku i Palmer, czyli moja decyzja broni się w 100%. Po niezwykle łagodnym i pewnym triumfie z PSV jedziemy na pierwszy mecz wyjazdowy. Do Lipska konkretnie, gdzie to na RB Arena wygrywamy, co nie, chwila, przegrywamy. Pierwsze potknięcie przytrafiło się nam dosyć szybko, nawet bardzo szybko. Zajmujemy aktualnie miejsce 14. Ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, gramy z ekipą ze Stuttgartu, która lubi zaskoczyć, ale nie tym razem. Tym razem to Chelsea zaskoczyła. O Jezu Chryste, co się dzieje z Lille? Dlaczego oni są dopiero na 36. miejscu? Tego nie wiem. Wiem, że Chelsea radzi sobie naprawdę przyzwoicie. Lille do tej pory jeszcze nie wygrało żadnego meczu. Tylko raz zremisowali. Mam nadzieję, że się to nie zmieni po tym spotkaniu. Chociaż gramy na wyjeździe. No, nie zmieniło. Nie wygrali, ale zaliczyli drugi remis. I hat-tricka zalicza
Christopher Nkunku. 3 kolejki do końca, batalia o czołową ósemkę, no jest coraz intensywniejsza, tym bardziej, że teraz gramy z Manchesterem City. Dokładnie tak, dobrze widzicie. Zwycięzca tego meczu ma pełne prawo wskoczyć do tej czołowej ósemki i umocnić się na tamtym miejscu, ale kto to będzie? Niestety będzie to Manchester City, który wygrywa 3-2. Zatem na dwie kolejki przed końcem zajmujemy 12. lokatę i zagramy teraz z 28. klubem Bruges. I na całe szczęście wygrywamy w Brugi. Znowu Christopher Nkunku. Postawienie na niego było strzałem w dziesiątkę. No dobrze, drodzy widzowie, czas na ostatnią kolejkę fazy ligowej. Jesteśmy na miejscu 11 i do 8. Barcelony tracimy zaledwie 1 punkt. 14 oczek ma także Manchester City, Real Madrid, Bologna, Bayern Monachium, Arsenal, Inter czy Atletico Madrid. Atletico Madrid jak sobie radzi, i Milan i Inter, wow. Jednak my powinniśmy zachwycać się formą Londyńczyków, zatem teraz symulujemy to ostatnie spotkanie na Stamford. Ja pierdol, no nie, nie, i jeszcze Palmer z czerwoną kartką. Kieran Dosbury Hall tylko z trafieniem honorowym na dobrą sprawę. No nie, no, no daliśmy dupy po całości. Zatem ostatecznie fazę ligową kończymy na miejscu 15, czyli w playoffach zagramy z zespołem na miejscu 19, a tym jest VfB Stuttgart, z którym to już raz graliśmy. Wygraliśmy skromnie 1-0, ale teraz tak łatwo być nie może. Chociażby dlatego, że straciliśmy najlepszego piłkarza od 2 sezonów na ten mecz. Ale akurat ławka to u nas długa i szeroka. Sancho, Nkunku, Madueke, Jackson kontra VfB Stuttgart. I przegrywamy 2-3. Nie ma co jeszcze płakać nad rozlanym mlekiem. Czas na rewanż. W owym rewanżu na Stamford Bridge mamy do odrobienia tylko jedną bramkę. Wraca Cole Palmer, ale no chociażby w meczu z Benficą, gdzie wystarczyło wygrać, żeby zagwarantować sobie miejsce w czołowej ósemce, udowodniliśmy, że niekoniecznie Stamford Bridge jest naszą najmocniejszą stroną. Zresztą w tym sezonie Chelsea też to udowadnia. No ale mniejsza z tym. Koniec dywagacji. Jezu Chryste, odpadamy ze Stuttgartem. Mittelstadt w 79 minucie i... Nie no, no, no... Panie, do widzenia. Nowy sezon to i nowe zasady kręcenia, losowania i dodawania zawodników. Czy lepsze, czy gorsze, to już wy musicie ocenić, ale powstały one w oparciu o wasze liczne sugestie, które jak zawsze zresztą pojawiały się w sekcji komentarzy i serdecznie wam za to dziękuję. A teraz, zmiany są o tyle konkretne, że wybieramy teraz, a raczej koło fortuny, wybiera nam blok, w którym zajdzie zmiana zawodnika i u nas wychodzi, że nie będzie to ofensywa, że nie będzie to defensywa, że nie będzie to pomoc, a od razu będzie to bramka. No i w sumie cała moja teoria późniejsza, którą chciałem wam wyjaśnić, w tym momencie mi się nie przyda, ale i tak ją wyjaśnię. W momencie, w którym wylosowalibyśmy pomocnika, no to oczywiście później losujemy jednego z 25 najbardziej wartościowych pomocników, ale to my decydujemy, na jaką pozycję go umieścimy. Czy to lepsza, czy gorsza zmiana, nie mi oceniać. Tylko wam. No ale w przypadku bramkarza jest chyba odrobinę łatwiej, no bo po prostu bramkarz to bramkarz, a nam trafia się 8. Czyli uwaga, uwaga, drodzy państwo, bo była aktualizacja wartości. 8. najbardziej wartościowym bramkarzem na świecie jest Ederson. I coś mi się wydaje, że akurat w przypadku Chelsea to tak konkretny goalkeeper, jak oceniony na 88 punktów overalla Ederson, no będzie rozwiązaniem. Czas na podejście numer 2. I w sumie to jestem ciekawy, czy będzie inne losowanie, ale nie. Losowanie jest takie samo, dokładnie takie samo, jakie było. Też Klub Brugge, też PSV, też Lipsk, też Manchester City, Benfica, zamiast Panathinaikosu teraz Olympiakos, VfB Stuttgart i Lille. Nie ma co przedłużać, trzeba grać. Chelsea kontra PSV Eindhoven wsparte Edersonem i Ederson, co jest? Co tu się wydarzyło? Drodzy panowie, takie wyniki są po prostu nieakceptowalne. Mam nadzieję, że zdajecie sobie z tego sprawę. Chyba zdajecie. Fofana, Jackson, Palmer, Nkunku. Właśnie sobie uświadomiłem, że jestem dosłownie definicją tego gościa, który, żeby zobaczyć swój klub w Lidze Mistrzów, to musi sobie odpalić grę komputerową i go tam... No dodać go tam. Ale proszę się nie śmiać, to nieładnie. Zadajcie sobie pytanie, kiedy wasz ulubiony klub ostatni raz wygrał Ligę Mistrzów. Bo mój? 3 lata temu. Haha, to dokładnie do ciebie, koza. Stamford Bridge, 22 października 2024 roku. Gramy z VfB Stuttgart, który to nas wyeliminował ostatnim razem, ale nie tym razem. Znaczy, wtedy też z nimi wygraliśmy. W lidze, znaczy, no w fazie ligowej. Później
Nie przejmujmy się tym. Lille kontra londyńska Chelsea. Gramy na wyjeździe i wygrywamy na wyjeździe. Michael Jackson i Enzo Fernandez. No i to już zaczyna jakoś wyglądać. Po czterech kolejkach 3 zwycięstwa i 1 porażka. 11 lokata w tym momencie. Przechodzimy do pojedynku z Panathi... A właśnie, nie z Panathi, tylko teraz z Olympiakosem, z którym to wygrywamy 3-1. No dobrze, przed ostatnim pojedynkiem z Manchesterem City my też byliśmy w lepszej sytuacji, chociaż ta dysproporcja pomiędzy Londyńczykami a obywatelami była znacznie mniejsza niż jest teraz. Chociaż pod kątem punktowym to jest to kwestia 2 punktów różnicy. No ale wiadomo, właśnie to jest w tej nowej Lidze Mistrzów fajne, że każdy punkt naprawdę jest na wagę złota. Chelsea, Manchester City na Stamford Bridge. Kto wygrywa tym razem? No kurwa! Na całe szczęście po porażce z City nie wypadliśmy jeszcze z czołowej ósemki. Ale jest tego względnie blisko. Musimy teraz pokonać klub z Brugi, by móc myśleć w ogóle, no ja pierdol... Niesamowite to jest, że w ciągu 2 kolejek z 4 miejsca spadliśmy na miejsce 15. I gramy ostatnią kolejkę po raz kolejny z Benficą. Do Atletico tracimy 2 punkty. Jeżeli wygra... Zresztą wiecie co, ja już się nie nastawiam na nic. Ostatnio z Benficą też się nastawiałem, że wystarczy wygrać, wystarczy wygrać. Teraz nie wystarczy wygrać, bo oczywiście, że nie wygrywamy, tylko remisujemy. A zatem naszą batalię kończymy dopiero na 17 miejscu. A 17 miejsce oznacza grę z 11 miejscem. I niestety trafiło tutaj na AC Milan, nie na Sporting. Pierwszy mecz gramy w Anglii, gramy na Stamford Bridge. Kto będzie górą w starciu z Milanem? No nikt, bo remis 1-1. Ruben Loftus-Cheek strzela na Stamford Bridge przeciwko Chelsea. Ciekawy jestem celebracji, o ile takowa by była. I w ogóle w sumie tutaj to celebrować mógłby czy Morata, czy Loftus-Cheek, czy Pulisic, czy Tomori. Milan to taki sprawdzony kierunek po sprzedaży z Chelsea, co? No dobrze, no to właśnie, jedziemy do Mediolanu, jedziemy na San Siro. Zgarnąć, miejmy nadzieję, awans. Otóż nie, Alvaro Morata ładujący hat-tricka na San Siro przeciwko Chelsea, eliminuje Chelsea, no to jest hit. Hitem jest także to, że znowu ruszamy do koła fortuny. Jako że bramkarza wylosowaliśmy, no to naturalnie go stąd usunąłem, no chyba że wolelibyście, żebym go zostawił, no ale nie wiem. W każdym razie, trafiła się nam pomoc. I teraz robi się ciekawie. No i teraz oczywiście przyszło nam wybrać jednego z tych 25 najbardziej wartościowych pomocy. Okej. Numer 2. To prawdę powiedziawszy, lepiej być nie mogło. Na tym właśnie polega numer 2, że może być lepiej, ale nie wnikajmy w to. Drugim najbardziej wartościowym zawodnikiem, pomocnikiem na świecie po ostatniej aktualizacji jest Florian Wirtz. No i teraz mam twardy orzech do zgryzienia, bo tego Wirtza muszę umieścić w naszej pomocy. Za Fernandeza, Caicedo, Palmera, Nkunku albo Sancho. I chyba postawię tutaj na Jadona Sancho, albo raczej zamiast Jadona Sancho, bo na papierze po prostu wygląda to jak na najmocniejsze wzmocnienie. Trzeci sezon, drodzy państwo. Oczywiście terminarz, w sensie terminarz, no terminarz jaki jest, każdy widzi, ale drużyny są takie same, tylko teraz znowu jest Panathinaikos, a nie Olympiakos. No to nie ma co! Czas przetestować pana Wirtza i pana Edersona, czyli nasze dwa wzmocnienia O. I w końcu Neto, a wcześniej Palmer. Teraz wyjazd na RB Arena w Lipsku, w którym to remisujemy 1-1. Znowu trafia Palmer. Po jednej bundesligowej ekipie przyszedł czas na kolejną, znowu VfB Stuttgart, z którym to mieliśmy już liczne perturbacje. O, no i tym razem, o, Wirtz strzelił, ale niestety bramka Wirtza była okupiona porażką z ekipą ze Stuttgartu. No i moi mili, kłopoty Chelsea, ale kłopoty też i PSG, i Barcelony, i Leverkusen. Dobra, to jednak nie ma co panikować. Nie ma co panikować, trzeba zakasać rękawy i wygrać z Lille na wyjeździe i dokładnie to robimy. Miejmy nadzieję, że uda się nam nieco odbić od dna, grając z Panathinaikosem i wygrywając z Panathinaikosem. 4-1, Nicolas Jackson razy 2 i Colt Palmer razy 2. Niesamowite to jest, że zabraliśmy Manchesterowi City ich podstawowego bramkarza. Gramy cały czas z nimi. W tym momencie mają jakąś formę mutant, bo są na pierwszym miejscu, mają 15 punktów, nie przegrali jeszcze niczego, a w sensie wcześniej jak byli gorsi, to z nimi przegrywaliśmy. Teraz jak są lepsi, to znając życie też z nimi przegramy, a może właśnie się pozytywnie zaskoczymy. No zaskoczyliśmy się o tyle pozytywnie, że nie wygraliśmy, a zremisowaliśmy 1-1. No i Ortega...
robi robotę u nich na bramce najwidoczniej. Przed nami ostatnie dwie kolejki, już standardowo. Najpierw z Brugią, później z Benfiką, więc sięgnijmy po te 3 punkty. Odbijmy się od tego tam 14, czy... O kurde, Michael Jackson razy 3 i do tego jeszcze Malo Gusto, a Palmer w pierwszej minucie czerwona kartka. Ale jak widać, chyba tylko im przeszkadzał. Przed decydującym meczem z Benfiką zastępuje go Jadon Sancho, który wraca de facto do składu, a my z Benfiką, no nie możemy wygrać, nie jesteśmy w stanie. Remisujemy 2-2, trafia Florian Wirtz, trafia Christopher Nkunku, a my w końcu kończymy w czołowej ósemce premiowanej bezpośrednim awansem. W tej samej ósemce jest na przykład ekipa Young Boysów czy PSV Eindhoven. To całkiem zaskakujące, ale cieszę się, że na styk udało się nam wbić na to miejsce 8. 4 zwycięstwa, 3 remisy i 1 porażka. Zatem w 1/8 finału zagramy z Bolonią. To która była Bolonia w lidze? Chwila. 14. Uuu, to też im szło naprawdę nieźle. Nie ma co teraz analizować jednak tego, komu jak idzie, czy lepiej, czy gorzej. Nie zważamy też na Polaków, którzy są obecni w składzie Bolonii dosyć licznie, tylko ruszamy wygrać ten mecz i dokładnie to robimy. Cole Palmer mógł mieć hat-tricka, nie wykorzystał jednak rzutu karnego. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że gwarantuje nam awans do ćwierćfinału. Takie mam nadzieje, ale teraz ten awans musimy przypieczętować na Stamford Bridge. A to jest trudny teren, tak trudny, że nawet Chelsea tutaj nie wygrywa. No właśnie, nie wygrywa, tylko zremisowaliśmy 1-1, trafił Christopher Nkunku, później Orsolini, tym samym eliminujemy Bolonię i meldujemy się w ćwierćfinale. Uuu, i w ćwierćfinale trafił się prawdziwy bęgier piłkarski, FC Barcelona kontra Chelsea. W sumie to jestem mega ciekawy, czy w tej Barcelonie będzie już bronił Wojciech Szczęsny, który jest już dodany do składu FC Barcelony, ale czy będzie bronił Wojtek Szczęsny, czy jednak Marc-André Ter Stegen, no bo gra oczywiście nie uwzględnia kontuzji Niemca, tego nie wiem. Przekonam się o tym, mam nadzieję, już za moment. Przegrywamy niestety z Barceloną 0-1 na Camp Nou. No i bronił Marc-André Ter Stegen. A trzymali chociaż Polaka na ławce rezerwowych? No trzymali, Szczęsny numer 25 jest. Odrobienie strat na Stamford Bridge do łatwych rzeczy nie należało do tej pory, ale nie tym razem! 3-1! Christopher Nkunku w dogrywce daje nam zwycięstwo. Wcześniej Michael Jackson, jeszcze wcześniej Palmer nie trafił z karnego. Zatem zagramy w półfinale albo z Bayernem Monachium, albo z Manchesterem City, albo z Realem Madryt. No tak, jest zdecydowanie ligomistrzowo. No i żeby nam nie było za specjalnie łatwo, to trafiliśmy na Real Madryt, z którym to najpierw zagramy na naszym terenie i zremisujemy 2-2. Panie Mbappe, koniec marzeń o Lidze Mistrzów, ponieważ ta ekipa wjeżdża na Estadio Santiago Bernabeu i nie wyjeżdża stamtąd bez awansu do finału, nawet jeżeli ma to być awans wywalczony po rzutach karnych, w których to zwycięskiego karnego wybroni Ederson po strzale jego reprezentacyjnego kolegi Viniciusa Juniora, a wcześniej Kieran Dewsbury-Hall i Michael Jackson i João Felix i Palmer oczywiście, a w trakcie meczu Palmer w 87 minucie wyrównał wynik spotkania, gdzie w ogóle 4-4. Co? Aha, czekajcie, to 4-4 w 2 meczu. Najpierw Michael Jackson, później Modric, później Vinicius, później Palmer. No a potem rzuty karne. Ktoś z was pewnie by pomyślał, hej, skoro w takiej strzeleckiej formie są zarówno zawodnicy Chelsea, jak i City, to z całą pewnością zmierzą się w finale Ligi Mistrzów. No i cóż, nie miałby racji. Dlatego ten finał oczywiście, klasycznie, standardowo zresztą, będziemy obserwować z tej perspektywy kamery taktycznej. No i tak jak teraz sięgam pamięcią, to wydaje mi się, że finał Ligi... To był w sumie finał, no Ligi Mistrzów, to był 2012 rok, kiedy powtórzył się taki scenariusz, gdzie to Chelsea rywalizowała z Bayernem. Monachium teraz jak zaskoczył Christopher Nkunku Manuela Neuera, ale jeszcze później, gdy Chelsea wygrała rok później Ligę Europy, a Bayern Monachium wygrał rok później Ligę Mistrzów, rywalizowali również przeciwko sobie w Superpucharze Europy. Wówczas górą był Bayern Monachium, też po serii rzutów karnych. Absurdalnie, fatalnie, słabo strzelił wtedy jeszcze taki młody, perspektywiczny zawodnik, belgijski napastnik, nie wiem, może wam powie coś to nazwisko, bo to taki fajny był napastnik, taki lojalny się zapowiadał, Romelu Lukaku. Leroy Sané gdzieś tam na karuzelę wsadził Marka Kukureję, ten dośrodkowuje do Davisa. Cole Palmer na granicy pola karnego, ale teraz już w polu karnym. Palmer!
Chciał chyba tam urwać łeb Manuelowi Neuerowi, ale ten cały czas twardo stał na nogach do samego końca i teraz dośrodkowywać będzie raz jeszcze Cole Palmer. Palmer Jackson! Ale z voleya przysadził! Niesamowicie! To on tak potrafi... Oczywiście, że tak potrafi. Oczywiście, że tak potrafi. Nicholas Jackson w 22 minucie otwiera wynik tego finału Ligi Mistrzów w trzecim sezonie po zaledwie dwóch wzmocnieniach. Ederson i Florian Wirtz. Ale o Jezu, tak huknął Jackson z tego voleya, że aż kamera się zlagowała. 130 km na godzinę z 11 metra i on jeszcze w takie absurdalne miejsce strzelił. Z drugiej strony miał całą wolną bramkę. Cały prostokąt był wolny, a postanowił jednak załadować tam, gdzie było trzech zawodników. No to już mamy trochę inny obraz tego finału w porównaniu do tego, co było w 2012 roku teraz. Harry Kane. A właśnie, zapomniałem. Oni mają Harry'ego Kane'a. Dobra, to my w sumie powinniśmy być spokojni, jeżeli chodzi o ten finał. Nie no, dobra, spokojny to akurat nie będę. Kingsley Coman, Kimminiae na przedpole do Laimera. Ten znowu do Kingsleya Comana. W środku pola karnego jest tam ten z numerem 9, Harry Kane, ale piłkę fantastycznie przechwycił Moises Caicedo. Cole Palmer. Harry Kane wypuszcza Musiale, ale Leeway Colwill bardzo dobrze do samego końca. Harry Kane, ostatnia akcja tej pierwszej połowy, chyba że jeszcze sędzia da im rozegrać rzut rożny. Da? Nie, nie dał. No i bardzo dobrze. Druga połowa, 49 minuta i Leroy Sané, indywidualny rajd zakończony strzałem, który jednak pewnie złapał Ederson. Chociaż nieco mniej pewnie to zagrał do Moisesa Caicedo. Co to był za babol Neuera? Harry Kane, nie było spalonego, jest w polu karnym indywidualnie. Harry Kane! Jak on nie trafił w takiej sytuacji? Ostatnie 15 minut, Guerreiro, no już jakiś taki atak rozpaczy bym powiedział. A każda sekunda to jest nasz sprzymierzeniec, ona działa na naszą korzyść, chociaż teraz niestety straciliśmy tę piłkę w dosyć głupi sposób, wdając się w niepotrzebny pojedynek sprinterski. Leroy Sané. Kukureja, jaki przechwyt! Co za profesor, Florian Wirtz gdzieś tam delikatnie zahaczony, a teraz Harry Kane! I nie, nie ma bramki, Ederson! No co jak co, ale zwłaszcza Brazylijczyk w tym momencie robi niesamowitą robotę. Ja pier... Nie, no nie mówcie, że rzutka... Nie, no bo Caicedo tam widziałem, że on zaraz chciał się na solówę jakąś ustawić. Świetna powtórka swoją drogą. Świetna powtórka, która wyklarowała nam wszystko. Harry Kane... O kurwa. No świetnie, świetnie, fajnie, że się cieszycie, naprawdę, super. Sypnął nie do obrony, w sensie to było tak mocne, że aż się mu animacja biegu źle wczytała. Zwróćcie uwagę, że się zlagował jakoś, jakby był, nie wiem, z Milesa Moralesa, a nie bezpośrednio z FC25. No dobra, w sensie fajna kamera, ale chyba minimalnie za blisko. Cole Palmer, no proszę, zróbcie to, pokażcie, że jesteście w stanie. Palmer gdzieś tam górą do Jacksona. Jackson, oj. No drodzy państwo, niestety, ale dogrywka. Florian Wirtz jest przy nim Jozua Kimmich, może teraz jakiś przebłysk geniuszu. To było niezłe. Cole Palmer, Nicholas Jackson, znowu Cole Palmer i niestety broni Manuel Neuer, do piłki dopada Jozua Kimmich. A to oznacza, że tak się zakończy pierwsza część dogrywki. Ja mam nadzieję, że Bayern Monachium nie ma zamiaru odpalić tutaj jakiegoś protokołu Realu Madryt, strzelając w ostatniej minucie, i to jeszcze z rzutu karnego, przyznanego trochę z tyłka bramki, by teraz w dogrywce nas totalnie zezłomować. Chociaż teraz Palmer, a Jezu, ten jeden zwód, za dużo albo za mało. Jest 117 minuta dogrywki. Florian Wirtz schodzi do środka. Madueke, wprowadzone z ławki rezerwowych za Madueke? Nie, za Christophera Nkunku. I teraz ostatnia akcja. Gdzie ta piłka poda... Po co? Po co takie balony? W sensie, to jest... To się tak źle ogląda. Po co tak robić? I teraz znowu jakiś balon, ale sędzia już nie ma litości. Egzekwowanie jedenastek rozpoczyna Cole Palmer, który pewnie pokonuje Manuela Neuera. No to teraz... Harry Kane kontra Ederson. Jezus Maria, jakim cudem Kane jest w stanie strzelać tak mocno i precyzyjnie? No nie ma duekę, również bezbłędnie. Olise kontra Ederson i broni Ederson, o to chodziło. No to teraz tylko to utrzymać. Florian Wirtz, Jezus Maria, ale w 2012 roku już wyciągnęliśmy te wnioski, że przeciwko Neuerowi trzeba ładować pod ladę, zamknąć oczy i huknąć. Techniczne strzały on wyciągnie za... Czy ty mnie słuchasz, Enzo? Chyba nie. Jozua Kimmich, na całe szczęście Ederson broni. To teraz jeszcze Nicholas Jackson. Proszę, walnij...
No dobra, panie Jackson, przepraszam, profesura. No i teraz, jeżeli wybroni ten strzał Palhini Ederson, to wygrywamy tę Ligę Mistrzów. Po niepotrzebnej, zbędnej dramaturgii Palhinha kontra Ederson. Nie, tuż pod Brazylijczykiem. Kukureja kontra Manuel Neuer. Kukureja, sypnij mocno. Tak jest, Kukureja posłuchał. Widać, że Kukureja it's paella. A teraz Konrad Laimer kontra Ederson. Raz jeszcze, momentum po naszej stronie. Jeżeli Ederson wybroni, wygrywamy Ligę Mistrzów, ale Ederson jak poleciał. Moises Caicedo kontra Manuel Neuer. Ja pierd... Najgorzej strzelony rzut karny. Moises Caicedo trafia, Rafael Guerreiro trafić musi kontra Ederson. Guerreiro i Ederson. Co to kuźwa była za interwencja ze strony Edersona? Liwai Colwill, nie wiem, która już seria, kurwa, broni Neuer. Nie, nie, nie. I teraz Neuer strzela! Nie, 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 to będzie za dużo. Jeżeli Neuer najpierw obronił, później strzeli i wygra Ligę Mistrzów, to kończymy w tym momencie. Najpierw wybroni, a później strzeli, to pokaże najpotężniejsze jajca w hi... Wiecie co? Ja się poddaję. To się nie da. To się nie naprawi. Do widzenia.